Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ciekawości. I czy to jest pierwszy stopień do czego? Myślę, że ciekawość to pierwszy stopień do ogromu fantastycznej wiedzy, doświadczeń i, I do wspaniałej przygody. I przygody, tak. E, absolutnie nie jest to, a niekoniecznie pierwszy stopień do piekła. Witamy Was w tym odcinku podcastu Można Zwariować. Dziękujemy na wstępie naszym patronom i matronkom, czyli Zosi, Maciejowi, Tobiaszowi i Karolinie. A od tego tygodnia również jest z nami Maria Rychlińska i Anita. Pamiętajcie, że możecie dołączyć cały czas do tego zaszczytnego grona. Wspierając całą fundację można zwariować w jej różnych działaniach. Między innymi jest to ten podcast, ale też różne wydarzenia. Niedawno miała miejsce nasza kampania z okazji Dnia Walki z Depresją. Więc dzięki Wam możemy w takie rzeczy się angażować. Link do Patronite znajdziecie w opisie naszego odcinka. Pamiętajcie też, żeby wspierać podcast można zwariować dzieląc się nim ze znajomymi podsyłając link, a także zostawiając nam oceny w postaci gwiazdek na Apple Podcast i na YouTubie. Tak. To z czym zaczynasz dzisiaj, Kleo? Dzisiaj mam dobry humor, świeciło też dziś słońce. Ogólnie taki mam pozytywny. Jakiś approach. Oprócz tego, że jesteś zmęczona. A, no tak, właśnie, gdybyś mi nie przypomniała, to zapomniałam, może i nie byłabym już zmęczona. Ale tak, faktycznie, faktycznie moje, moje ostatnie przemyślenia są takie, że ostatnie trzy tygodnie trwają już trzy miesiące i nic się nie zanosi na to, żeby miały trwać krócej. I myślałam, że dzisiaj będzie mój pierwszy wolny dzień, ale nie był to jeszcze on, więc czekam na to, kiedy on będzie. Być może będzie to przyszły poniedziałek, no ale ja też lubię robić rzeczy, więc cieszy mnie to, ale jasne, zawsze warto odpocząć. A ty z czym zaczynasz? Ja za zaczynam też z dość sporym zmęczeniem. Miałam usunięte dwie ósemki i było to doświadczenie trudniejsze, niż sobie wyobrażałam, bo jakoś myślałam, że ta rekonwalescencja przebiegnie krócej i, i łatwiej. Dlatego jeśli dzisiaj w tym podcaście seplenie, to dlatego, że już po prostu mm, wiecie, mam jeszcze trochę taki szczękościsk i. To jest do tej jednej osoby, która napisała kiedyś w mailu, że, że mam jakąś złą wymowę. Przepraszam, ale po prostu no, staram się. Dzisiaj niestety moje starania są ograniczone. Mam nadzieję, że dokończę po prostu i nie, nie złapię mnie jakiś skurcz szczęki. Dzisiaj porozmawiamy o ciekawości i bardzo się na to cieszę, dlatego że jest to jakaś. Jedna z takich ważniejszych cech dla mnie jako osoby, ale też w ogóle cech, które wydaje mi się, że są atrakcyjne w osobach, i już od jakiegoś czasu chciałam o tym porozmawiać. I zorientowałam też się, że w gronie moich znajomych jest otwartość na taką ciekawość. I ja zawsze zadaję bardzo dużo pytań. Myślę, że też y, obracam się wśród osób, które są na to otwarte, bo jakiś czas wcześniej miałam takie doświadczenie, gdzie byłam w towarzystwie, w którym ta otwartość i taka ciekawość była dużo mniejsza. Te rozmowy polegały bardziej na tym, że, że osoby się trochę y, przekrzykiwały w tym, kto ma bardziej rację. Raczej niż starając się zachowywać taką otwartość na różne punkty widzenia, i pomyślałam sobie, że hmm, gdybym ja była zawsze w tym towarzystwie, to czułabym się taka trochę onieśmielona tym, że właśnie wiesz, zawsze musisz mieć bardzo konkretną, konkretne, sprecyzowane zdanie, że nie możesz się pomylić, że zawsze musisz wiedzieć lepiej, a jak nie wiesz, to nie warto się odzywać. I myślę sobie, że. Ciekawość jest czymś takim, co daje Ci to pole do eksploracji, do mówienia nie wiem i do mówienia, ale opowiedz mi, chętnie o tym posłucham, albo chętnie podyskutuję, bo teraz mam takie zdanie, ale ono się może zmienić. I to jest też wątek, który w ogóle. Jest w, na początku naszej książki mojej Agaty Klu, w którym Agata właśnie opisuje mnie jako osobę, która jest w ciągłym procesie. I tak so, ja nigdy nie myślałam o sobie w tej kategorii, natomiast potem, jak ja przeczytałam to, co ona napisała, to pomyślałam sobie, że faktycznie, że ja nigdy nie mam takiego finalnego podejścia, że, że jest tak i tak, i że jakby. i, i to koniec. Tylko, właśnie jestem otwarta na to, żeby się dowiadywać nowych rzeczy, żeby zmieniać zdanie, i myślę, że to jest właśnie. Super fajna cecha. Odnosząc się do, do tego, co powiedziałaś chwilę wcześniej, to faktycznie dość często spotykam się w gabinecie z takim wyznaniem od moich pacjentów i pacjentek, że w takich rozmowach właśnie w towarzystwie, szczególnie kiedy ktoś im imponuje, wstydzą się przyznać, że na przykład nie obejrzały jakiegoś kultowego filmu, nie przeczytały jakiejś książki z kanonu, czy nie wiedzą o jakimś aktualnym wydarzeniu, które. Które się dzieje na świecie. I ten, to poczucie wstydu, które wtedy im towarzyszy, no, blokuje tą ciekawość, bo nie są wtedy skłonni przyznać się do tego. Przyznać to oczywiście złe słowo, bo to sugeruje, jakby to było coś złego. Po prostu nie chcą mówić o tym, że, że są ubożsi w jakąś wiedzę. A czasami zdarza im się nawet popełnić jakieś małe kłamstwo, mówiąc, że no, wiedzą o co chodzi, mimo że nie wiedzą. I jest to taka Sytuacja paradoksalna, ponieważ. Y później trzeba być bardzo ostrożnym jak się wchodzi w tą rozmowę, żeby jeśli się już powiedziało, że no, nie wiem, zna się to, to dzieło, czy wie, wie się o czym mowa, więc to udawanie plus to poczucie właśnie wstydu i zakłopotania, że i, i takiego poczucia też gorszości, czy, czy nawet takie poczucie, że jest się głupszym powoduje, że, że ta ciekawość jakoś znika i można się zamknąć w takim przekonaniu, że no tak, ja po prostu Jestem głupia, i, yy, i muszę teraz za to pokutować. No i co więcej, ten wstyd jest taką emocją, która właśnie zamyka nas w środku, to znaczy powoduje, że my chcemy się schować, zapaść pod ziemię, więc on bezpośrednio będzie blokował taką ciekawość i jakąś chęć do eksplorowania jakiegoś tematu. I to sprawia, że wracając ze spotkania, w którym skłamaliśmy na temat tego, że znamy jakieś dzieło, mimo że go nie poznaliśmy, nie odtworzymy teraz filmu, czy nie zamówimy sobie tej książki, tylko będziemy pozostawać przekonani. Że do niczego się nie nadajemy. To jest ciekawe, że to powiedziałaś, dlatego że właśnie mam wrażenie, że może, może to tak jest właśnie, że wstyd jest przeciwieństwem tej ciekawości. W sensie wstyd jest przeciwstawny ciekawości, dlatego że tutaj w notatce sobie zapisałam, że przeciwieństwem ciekawości dla mnie jest nie chce mi się. Mhm. Wiesz, że jak masz takie, taką postawę, że nie chce mi się czegoś zrobić, to znaczy, że nie masz w sobie ciekawości tego, co Cokolwiek, co masz do zrobienia, czego nie chce ci się zrobić, co ta rzecz, może przynieść albo co się może wydarzyć. W filozofii Zen jest ten wątek cały beginner's mind czyli umysłu poc początkującego i to jest właśnie coś co mówi o tym, że jeśli w kółko powtarzasz te same schematy, nawet jeśli jesteś w czymś specjalistą, to jeśli w kółko powtarzasz te same schematy, to automatycznie jakby nie szukasz innych dróg, bo już wiesz, które są sprawdzone. A jeśli robisz coś po raz pierwszy, to tych, tych różnych rozwiązań możesz znaleźć dużo więcej niż osoba, która jest w czymś wyspecjalizowana. I też tak sobie myślę, że jeśli nie masz tego beginner's mind, tylko masz te utarte schematy, to łatwiej jest popaść w takie nie chce mi się, bo właśnie nie masz tej ciekawości tego, co może z tego przyjść. No bo mówisz, czy robisz już coś po raz kolejny i kolejny i kolejny no i nie, nie jest to już aż takie ekscytujące. Ale jeszcze wracając do wątku wstydu i ciekawości, to też to, co sobie pomyślałam, to że tak naprawdę z jednej strony dzieci mają tę ciekawość największą, dlatego że, no, jakby bardzo dużo rzeczy robią pierwszy raz, no nie? Jakby żyją pierwszy raz. Wszystkie rzeczy, wiesz, na początku to są jakieś nowe smaki, jak są bardzo małe, później jakieś tam, wiesz, wszystkie takie rzeczy, nawet to, że dziecko się widzi w lustrze, no nie? Ale później, sukcesywnie, jak idziemy do szkoły, to ta ciekawość, ona nie jest nagradzana w ogóle. Wręcz przeciwnie. Jeśli jesteś na przykład w szkole i masz odpowiedzieć na jakieś pytanie i nie znasz na nie odpowiedzi, to dostajesz karę. To nie jest tak, że ktoś ci wytłumaczy i poda tę odpowiedź, tylko właśnie jesteś zawstydzony, czy wyśmiany, czy dostajesz złą ocenę. I jakby inną kwestią jest zupełnie system szkolnictwa i nie idziemy w tym kierunku. Natomiast myślę sobie o tym, że im jesteśmy starsi, tym ta otwartość i ta ciekawość jest w nas tłumiona przez to, że każdy powinien wiedzieć i każdy powinien być ekspertem, i takie mamy wobec siebie nawzajem oczekiwania. A potem, jaka odświeżająca jest sytuacja, w której spotykamy kogoś, kto mówi: Nie wiem, ale chętnie się dowiem. Tak, ja też sobie zapisałam, że ciekawość jest, stoi w kontrze, właśnie do. Ocen i, i tego, że w ogóle oceniamy, no bo tak intuicyjnie, jeśli mamy w takiej świadomości, że ktoś nas może ocenić, że ktoś może coś o nas pomyśleć, to tej ciekawości trochę mamy mniej w sobie, bo my mamy takie poczucie, że musimy się jakoś dopasować albo spełnić czyjeś oczekiwania. No i to w zasadzie, idąc tą twoją analogią, właśnie jest nam wtłaczane przez ten system edukacji od samego początku oparty na ocenie i dopasowywaniu się do jakichś wymagań. Ta negatywna ocena może też być właśnie konsekwencją tej ciekawości. No bo jeśli ja chcę o coś zapytać i właśnie mówię o tym, że... Jeszcze tego nie wiem, albo nie interesuje mnie to, co mówisz, interesuje mnie coś innego, i chcę dopytać o coś innego, no to to się może spotkać albo właśnie z jakąś oceną typu, że nie wiem, ta osoba jest dziwna, albo właśnie głupia, bo czegoś nie wie, albo że w ogóle zbacza z tematu, albo w ogóle jak śmiesz się odzywać, skoro jesteś w trakcie lekcji. Tak, i jeszcze ten inny wątek, który wydaje mi się, że jest tutaj adekwatny, to jest to, że. Przeciwieństwem tej ciekawości jest wstyd, ale cechą tej ciekawości jest też pokora, bo inna jest osoba ciekawa, a inna jest osoba ciekawska. I ta motywacja do uczenia się, i ta motywacja do poznawania rzeczy, które są takim napędem tej ciekawości, które wychodzą ze szczerego miejsca i z jakiejś takiej szczerej motywacji, mam wrażenie, że mogą nas doprowadzić w najciekawsze miejsca. I to, co mnie zaskoczyło, jak przygotowywałam się do tego odcinka i robiłam sobie research i słuchałam wiele rzeczy, to to, że w wielu podcastach czy jakichś artykułach, które czytałam, pojawiał się taki wątek tego, że ludzie myślą często o tym takim końcu drogi, no nie? Że chcą, chcą coś zrobić, coś konkretnego osiągnąć. Ale najbardziej ich interesuje ten koniec tej drogi i to, i to osiągnięcie. A to, co wszystko trzeba zrobić po, po drodze, no to jest właśnie takie trochę nie chce mi się, i to jest właśnie takie, że no dobra, już trzeba, żeby coś tam zdobyć. Natomiast ja myślę sobie w ogóle w, w drugim kierunku, że, że najbardziej mnie ciekawi to wszystko, co trzeba po drodze zrobić, że te wszystkie. Wiesz, robienie nowych rzeczy, które się z tym wiąże, próbowanie, może w ten sposób, a może w ten sposób, że ten taki end goal, który jest na końcu, jest de facto tylko jakimś takim wyznacznikiem, w którym kierunku iść. Ale kiedy idziesz tą drogą, to ona się może zmieniać, i tam możesz, wiesz, jeśli masz właśnie tę otwartość i ciekawość, to możesz znaleźć wiele rzeczy po drodze, możesz skręcić w jakimś kierunku i kompletnie zrezygnować z tamtego celu i zmienić go na jakiś zupełnie inny. I wydaje mi się, że jeśli masz to myślenie o tym finalnym jakimś efekcie, to możesz przeoczyć bardzo wiele różnych możliwości i rzeczy, które mogą Ci się przydarzyć. wiesz zupełnie niespodziewanie. I myślę, że to jest super. Mhm. Tak ale myślę, że, że, myślę, że to o czym mówisz, też trochę łączy się z otwartością, w rozumieniu, Cechy osobowości. A czy one się ze sobą nie wiążą? Tak, wiążą się. Na pewno osoby, które będą bardziej otwarte na doświadczenia, co jest jedną właśnie z cech osobowości w takiej koncepcji Wielkiej Piątki, na pewno będą miały większą ciekawość świata. To jest gdzieś tam trochę pokrewny, nawet pewnie koncept. Natomiast Wydaje mi się, że właśnie z kolei może nie powinniśmy wymagać, żeby wiesz, wszyscy byli tacy teraz ciekawi i właśnie nastawieni na proces, a nie na jakiś e, finalny efekt i wyzbywali się tych ocen, no bo e, biorąc pod uwagę, że osobowość jest zmienna w ciągu naszego życia, ale nie aż tak drastycznie, jest to raczej coś, co może gdzieś tam fluktuować, może się kształtować e, też w okresie dorosłości, młodym wieku, ale raczej nie zmienia się jakoś drastycznie. No to ciężko też będzie pewnie niektórym przeformułować sobie tą właśnie ciekawość zamiast innych, właśnie tego, zamiast tego nie chce mi się. A z drugiej strony myślę sobie, że to może być też rozumiane jako. Bardziej taka cecha elastyczności poznawczej. Czyli właśnie jeśli potraktujemy to jako, jako takie zadanie poznawcze i będziemy rozwijać swoją ciekawość właśnie poprzez tą zmianę nastawienia, czyli mindset, e, zmianę tego, jak postrzegamy właśnie jakieś zadania, jako właśnie coś, co rozwija nas, czego możemy się uczyć w procesie, a nie co ma dać nam jakiś finalny efekt, dyplom, e, zaświadczenie i, i cokolwiek tam innego. No, to faktycznie wydaje mi się, że wtedy możemy też zmieniać naszą osobowość w takim rozumieniu, że po prostu możemy się rozwijać. Mhm. I takie dwa przykłady z mojego życia prywatnego, już może pomijając wszelkie zawodowe rzeczy, bo są zbyt skomplikowane, ale takie dwie rzeczy, o których sobie pomyślałam, to dzisiaj jest mój 940 dzień na Duolingo. Bez powiadomień. Bez powiadomień. Ale to, co chciałam powiedzieć, bo też już wiecie o moim duolingo, no i uczę się tego hiszpańskiego. No nie tak malutku, ale jeśli jutro i pojutrze i kolejny tam dzień bym przegapiła te dni, i moje dni w Duolingo spadłyby do zera, to ja dalej bym się uczyła tego hiszpańskiego. Tak samo, codziennie. Dlatego, że to jest dla mnie ciekawe i to jest dla mnie. Ja chcę się. Nauczyć, ale to jest dla mnie ciekawa przygoda, trening mojego mózgu i to, że mogę powiedzieć 940 dni na Duolingo: wow, super, ale to by nie zmieniło tego, tej mojej ciekawości i tej mojej postawy wobec tego całego procesu. Ja nie robię tego dla numerka. To jest fajnie, że go mam ale to jest jakaś rzecz zupełnie dodatkowa i tak samo bym kontynuowała ten hiszpański. Właśnie dzisiaj o tym pomyślałam. To myślę, że znalazłyśmy jeszcze jednego niszczyciela ciekawości, albo zabijacza. Burzyciela. Burzyciel ciekawości, e, czyli właśnie myślenie zerojedynkowe. No bo gdybyś myślała w zerojedynkowy sposób, i pomyślałabyś, że dwa dni przerwy to już świadczą o porażce, a nie o po prostu jakiejkolwiek przypadku, czy po prostu... E, Jakiejś tam nieuwadze i nie wróciłabyś do tego, już nigdy więcej, co jest naprawdę popularnym schematem. W... Bardzo popularnym. Najwięcej ludzi porzuca w Duolingo. Na, potem... no, ale nawet nie, nie chodzi o Duolingo, tylko u ludzi, którzy starają się wprowadzać jakieś zdrowe nawyki na przykład, a no mają jakąś taką trudność jeszcze z krytycznym myśleniem, to faktycznie bardzo często pojawia się taka myśl, że no, teraz to już nie ma sensu, nie? Albo jest to też częste w właśnie takich nawet zaburzeniach odżywiania, w którym właśnie, no jak już zjadłam tą czekoladę, to już zjem jeszcze 5 paczek chipsów i 6 paczek ciastek, i już się objem, bo teraz to już moja dieta nie ma sensu. Co jest oczywiście no, zniekształceniem myślenia, i możemy sobie z tym radzić przez właśnie e, redukowanie tego myślenia i, i przez behawioralne techniki małymi krokami, ale faktycznie e, myślę sobie, że w już w takim <grym> niezaburzeniowym kontekście e, ta ciekawość też bywa właśnie blokowana przez takie nasze schematyczne myślenie. Totalnie. To jest jedna rzecz, czyli właśnie to schematyczne myślenie, takie czarno-białe, że, że jak już zapomniałam zrobić jeden raz, to już bez sensu i wszystko przepadło. Przecież to cała nauka nie przepadła. Jeszcze jedna rzecz, o której pomyślałam, to takie żartobliwe podejście trochę do robienia różnych rzeczy. I na przykład ja mam wrażenie, że jak chodzę na wspinanie, to ja jestem osobą. Która na tej ścianie najwięcej się sama do siebie śmieje i sama z siebie śmieje, dlatego że mm, zawsze jak spadam i jak coś nie daje czegoś rady zrobić, to potem się łapię nad tym, że najpierw się z siebie śmieje, ma, ale mam od razu takie podejście: O, to jak mam to zrobić? Jak mam rozwiązać tę zagadkę? I takie podejście trochę, trochę jak do gry. Je, czyli jakby tutaj to sobie rozkminić? Jak rozkminić tę rzecz? W ogóle słucham teraz książki. Jak skończę, to pewnie polecę ją Wam w newsletterze. Dla patronów i matronek. Która właśnie dotyczy teorii gier i tego, jak można te teorie gier implementować we wszystkie rzeczy w życiu i jak można na tym skorzystać. Czyli gamifikacja? No nie, nie do końca. Bardziej teoria gier. I takie... Trochę właśnie takie zabawne, żartobliwe podejście do rzeczy, mam wrażenie, że takie trochę jak do gry, właśnie. Mam wrażenie, że w ogóle zmienia wszystko. W sensie, gdzieś rozpływa się trochę tam ego, i rozpływa się takie podejście, właśnie, że to o mnie świadczy, czy coś takiego, a dużo bardziej pojawia się takie podejście, a co się stanie, jeśli? A co się stanie, jak zrobię tak? Albo, a może można to podejść od jakiejś innej strony. I myślę sobie o tym, że, że to jest ta właśnie rzecz, z którą wiąże się ciekawość, czyli szukanie różnych rozwiązań. Czyli jeśli chcesz coś zrobić w jakiś sposób, ale to się nie udało. To szukasz innego sposobu. Może trzeba poprzestawiać te klocki, a może trzeba zrobić z nich wieżę albo piramidę, albo coś takiego, i może w ten sposób uda się trochę taki, pok jak się to nazywa, pokój z zagadkami, czy coś takiego, nie? że mm, możesz sobie de facto każdą trudną sytuację, czy każde jakieś zadanie, które masz do zrobienia, trochę przetłumaczyć na ten sposób i mam wrażenie, że to bardzo zmienia podejście. No, czyli tutaj też ta elastyczność poznawcza, czyli po prostu zmiana myślenia, będzie jakąś taką strategią, która może rozwijać tę ciekawość. Ja mam jeszcze taki wątek a propos właśnie tego, co może zabijać ciekawość, i jak, jak to można skontrolować, czyli po prostu stres, czyli jakaś właśnie taka nasza obawa albo lęk. Bo myślę sobie, że wiele osób, które właśnie może nie są takie otwarte na doświadczenie, albo po prostu nie zostały nauczone tej otwartości czy ciekawości, bo może właśnie pochodzą z Rodzin, w której jeździło się na wakacje zawsze w to samo miejsce. Nie? Mówię oczywiście tutaj stereotypowo. Albo w której właśnie jadło się na obiad zawsze ziemniaki z kotletem i, i nie było wiele jakichś nowości. To myślę sobie, że takie osoby, o, oczywiście o pewnej też konstrukcji osobowości, mogą po prostu bać się. Jak to będzie na przykład pojechać do innego miasta na studia, albo jak to będzie, nie wiem, spróbować wejść w jakąś relację romantyczną, zaufać komuś, albo spróbować nowego sportu, pójść na jakieś zajęcia? Ale nawet w takich mniejszych kategoriach, typu zaproponować komuś spotkanie, bo myślisz sobie, o nie, taka osoba tak, e tak. się na pewno nie zgodzi na spotkanie ze mną, bo jest na przykład bardzo zaawansowana, nie wiem, biznesowo i dla niej nie będzie to atrakcyjne, żeby się ze mną spotkać. A jak nie zapytasz, to się nie. Nigdy nie dowiesz. Tak, no i właśnie e, taki lęk czy stres w tym rozumieniu, takiego negatywnego napięcia, też pobudzenia w ciele, które nam towarzyszy, jak nawet myślimy o czymś, co byśmy chcieli zrobić, ale właśnie mamy jakąś obawę, czy, czy ta ciekawość jest gdzieś tam zawładnięta przez nasze emocje. E, możemy jakby przeformułować też znaczenie tego, właśnie co odczuwamy. Nawet tak z poziomu ciała, czy, czy właśnie z poziomu tych emocji, e, czyli e, przeformułować m, to pobudzenie. Yy, które jest, yy, które my myślimy, że jest właśnie czymś takim negatywnym, co odciąga nas od tego, na ekscytację, czyli na coś, co napędza nas do działania, bo ekscytacja jest taką emocją, którą, i o tym też pisałam w przewodniku po emocjach, yy, która ma bardzo, poziomny, po, po, bardzo podobny poziom pobudzenia tak fizjologicznie co do stresu. Yy, I też w wielu takich życiowych sytuacjach my na przykład mówimy, że stresujemy się, na przykład jakimś Pozytywnym wydarzeniem, typu wyjazdem na wakacje, czy wyjściem na imprezę, no bo stresujemy się z takiej perspektywy, że coś może się nie udać i zależy nam na tym, ale obiektywnie to jest pozytywne doświadczenie. I wiele z tych rzeczy, które właśnie nas stresują i zabijają tą ciekawość, też są bardzo pozytywne. I kiedy pomyślimy sobie, że to jest ekscytujące, żeby próbować nowych rzeczy i żeby pójść na jakieś zajęcia albo zaproponować to spotkanie, to wszystko nagle staje się łatwiejsze. Ale to jest takie proste, żeby to sobie przeformułować w głowie, czy są na to jakieś sposoby, czy triki? No jest na to sposób najpierw taki poznawczy, czyli właśnie, żeby trochę Podyskutować ze sobą, porozmawiać, tak, czy faktycznie możemy się w to, możemy się tym podekscytować, i czy faktycznie to ma jakąś wartość. No i też po późniejszym krokiem jest po prostu przełamanie się, i ta behawioralna część, czy już po prostu spróbowanie. Spróbowanie też często z takim nastawieniem, że no jak mi się nie spodoba, to trudno, jak ktoś mi odmówi, no to okej, okay, to nie znaczy, że jestem beznadziejny i głupi, więc to wszystko ma oczywiście wiele, wiele kroków. No ale też myślę, że nawet samemu ze sobą można w ten sposób się pobawić myśl myślowo. W mojej książce też jest taka anegdotka z czasów II wojny światowej na temat tego, właśnie, jak, to, jak ta ekscytacja i stres mogą mieć duże znaczenie też w takim kontekście społecznym, ale to musicie doczytać w książce. Ja też muszę doczytać. To z, to, z czym chciałabym zakończyć, to takie moje podejście do tego e, i co sobie zapisałam: czyli do things and wonder where they take you. E, to znaczy, nawet jeśli mam jakiś określony cel i, i jakiś określony pomysł na to, e, co, co i jak chcę zrobić, to mam wrażenie, że zawsze mam oczy i uszy szeroko otwarte na wszystkie możliwości, które mogą przyjść z tym związane. I na przykład teraz mam taki okres, że mam bardzo dużo spotkań, też jakichś takich zupełnie dla mnie niespodziewanych, ale też ja proponuję różne spotkania i tak trochę czasami nie jestem ich pewna, bo czuję się, no nie wiem, dużo mniej zaawansowana w pewnych kwestiach czy coś, ale mam takie bardzo otwarte podejście i myślę sobie, że to maybe something, maybe nothing. Może coś z tego będzie i może to będzie coś super ciekawego, czego w ogóle się nie spodziewam. A może nic z tego nie będzie, no i co, stracę, nie wiem, godzinę albo półtorej godziny swojego czasu, ale to dalej było wzbogacające doświadczenie, bo znowu zrobiłam coś nowego i w ogóle wydaje mi się, że bycie taką osobą, która jest jak prezydent Polski, która ciągle się uczy i która ciągle poznaje jakieś nowe rzeczy. w samolocie, kiedy leci, w samolocie, leci. kiedy leci, na chodniku, kiedy idzie, w samochodzie, no kiedy jedzie. Ciągle, ciągle poznaje nowe słówka, albo nowe zagadnienia, albo w ogóle nowe rzeczy. Tak, ja bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy byli tak otwarci i ciekawi jak nasz prezydent. Mam nadzieję, że to nie podlega pod jakiś paragraf w konstytucji za parę lat, kiedy będzie na przykład cenzura i będziemy musiały to wyciąć. Myślę, że takie otwarte podejście i właśnie takie. Podchodzenie z ciekawością do osób, które poznajemy, i z zainteresowaniem może otwierać świat. Musisz być twardy. Sorry, to kolejny cytat z prezydenta. Nie może być tak, że ty nie jesteś przygotowany na jakąś sytuację. Więc to, co chciałam Wam powiedzieć, to że ta ciekawość i otwartość na uczenie się, i nauczenie się cały czas, i nauczenie się nowych rzeczy. I na rozglądanie się w ogóle wokół siebie, i na te wszystkie rzeczy, które mogą Was zainteresować. Może widzieliście to już setny raz, a może ten setny pierwszy okaże się tym najciekawszym, bo spostrzeżecie coś nowego. I też taka postawa z pokorą, w której, taka trochę wiem, że nic nie wiem, bo też patrząc na to, że często mamy jakąś ekspertyzę w danej dziedzinie, wydaje nam się, że już dużo wiemy, ale im więcej wiemy w tej dziedzinie, tym więcej rozumiemy, że jest jeszcze do dowiedzenia się. I tymi słowami chciałabym zakończyć ten odcinek. Okej, okay, no to nie pozostaje nam nic innego. Warto pytać i słuchać. Nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć wam: bądźcie ciekawi i ciekawe. Bądźcie po prostu ciekawymi osobami, ale nie w takim kontekście, że wymuście kogoś zaciekawić, tylko Bądźcie zaciekawieni. O, to jest to słowo. Jeśli jesteście zaciekawieni, to będziecie też ciekawi. Zawsze. To jest taki yy, prototyp na dziś. Taki, takie równanie. Jeśli jesteście zaciekawieni i zaciekawione i chcecie z nami o tym porozmawiać, dołączcie do grupy. Można zwariować społeczność na Facebooku, albo napiszcie nam maila na podcast.możnazwariować.pl. Teraz sobie przypomniałyśmy, żeby sprawdzać. Tę skrzynkę, więc będziemy to robić i odpowiadać Wam. Tak, zazwyczaj y, czytamy i się uśmiechamy, a potem zapominamy odpisać, jak ktoś pisze coś miłego. To, no, nawet się nie przyznajemy do tego. Bo... Dzięki, że dosłuchaliście do końca. Pamiętajcie, że możecie wspierać nas na Patronite, oceniać nasz podcast. I wszystkie inne rzeczy robić, które nas jakoś nagłaśniają, powiedzcie o nas swoim znajomym, sąsiadom, pani w sklepie i. Trzymajcie się. Pa. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Stay curious, stay weird, stay weird.